Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Telewizja w Polsce.pl i nasze gorące pytania. Tym razem zadajemy pytanie, czy PiS wygra wybory. Będę na ten temat rozmawiać z moimi i z Państwa gośćmi. Teraz jest z nami Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, Europejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Mam nadzieję, że nieco później też dołączy do nas pan redaktor Marek Formela. Do wyborów parlamentarnych pozostało już tylko 2 miesiące. Walka o wyborców trwa. Każde z ugrupowań stara się zaprezentować przed społeczeństwem lepiej lub gorzej. Trzeba przyznać, że największą inicjatywę i najskuteczniejszą przejawiają rządzący. Ale sondaże wykonują różne pracownie badania opinii społecznej. Tym razem sondaż pracowni SW Research na zlecenie portalu rp.pl, czyli Gazety Rzeczpospolita. Bardzo proszę teraz o ten sondaż. Postaramy się przeanalizować, co z niego wynika. A pytanie w sondażu zadano w taki sposób. Jakim wynikiem pana zdaniem zakończą się wybory parlamentarne? I 23,2% badanych odpowiadało, że wygra je PiS i stworzy rząd większościowy. 19,2% badanych, że wygra je PiS i stworzy rząd koalicyjny, co łącznie daje 42,4%. 11,2% odpowiedziało, że wygra PiS, ale stworzy koalicję, ale rząd stworzy koalicja partii opozycyjnych. 8,7% respondentów odpowiedziało, że wygra je Koalicja Obywatelska i stworzy rząd większościowy, a zaledwie 13%, że wygra je Koalicja Obywatelska i stworzy rząd koalicyjny. 0,7% osób badanych odpowiedziało, wygra je Koalicja Obywatelska, ale rządzić będzie koalicja bez jej udziału. I 8,2% respondentów badanych odpowiedziało, dojdzie przed terminowych wyborów parlamentarnych, natomiast aż 15,8% osób badanych niestety w tej kwestii nie miało żadnego zdania. Pani Agnieszko, czy rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości zdobędzie większość parlamentarną i utworzy samodzielny rząd? Nie mam pewności, czy będzie mógł rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzić samodzielnie po nadchodzących wyborach, ale szczerze oczywiście tego życzę. Natomiast, bo uważam, że to jest dobre dla Polski, natomiast bardzo zastanawia duży odsetek jednak osób, które nie mają zdania w tej sprawie. To w kontekście nadchodzących wyborów i referendum musi troszkę martwić, bo to by oznaczało, że albo te osoby nie są zupełnie przekonane do żadnej opcji politycznej i w ogóle się nie interesują polityką, być może również też nie interesują się tym życiem publicznym tak, jak powinny. Jestem zdania, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest ten właśnie, że nawet jeżeli te wybory będą jakby częściowo wygrane przez opozycję, to jednak w dalszym ciągu rządy będzie pełniło Prawo i Sprawiedliwość. Ten scenariusz wydaje mi się prawdopodobny. Tym bardziej, że ze względu na okoliczności zewnętrzne, w jakich znajdujemy się jako kraj i tutaj naszą sytuację wewnętrzną w Polsce, ze względu na tą kawalkadę kłamstw, którą już w tej chwili obserwujemy od długiego czasu w czasie już trwającej kampanii wyborczej, ze względu na to, że kłamstwo stało się orężem wyborczym dla właśnie opozycji. Myślę, że ze wszelkich względów dobrze by było, gdyby jednak Prawo i Sprawiedliwość rządziło, nawet jeżeli to będzie, bo zdaję sobie sprawę, że to może być bardzo trudne w wypadku, kiedy ta wygrana nie będzie taka jakaś bardzo zdecydowana. I myślę, że również można rozważyć oczywiście koalicję z Konfederacją, jeżeli Konfederacja w jakiś sposób
no, przede wszystkim zrezygnuje z tych swoich wątków prorosyjskich, które są najbardziej. No właśnie, Konfederacja jest pewnym znakiem zapytania, myślę, dla większości Polaków. Dołączył już do nas pan redaktor Marek Formala, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Witam bardzo serdecznie. Analizujemy, panie Marku. Analizujemy sondaż RSSW Research dla portalu rp.pl. Pytanie, czy PiS wygra wybory. I bardzo niepokojący jest fakt, że aż 15% osób badanych nie ma w tej kwestii żadnego zdania. Czy to jest prawdopodobnie procent wyborców, którzy w ogóle nie pójdą na wybory? Jeśli rzeczywiście tak, to jak dotrzeć do tych ludzi? No niewątpliwie o tych wyborców będzie toczył się w tej chwili bój podczas tych 60 dni. Natomiast wydaje mi się, że diagnoza, którą Agnieszka postawiła, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica te wybory wygra, jest bardzo rzetelna, oparta o średnią notowań, ale też o stan nastrojów społecznych. Polacy zaakceptowali, wydaje mi się, nieco inną politykę społeczną, gospodarczą, zwrot w polityce państwa, znaczenie państwa jako organizacji wszystkich obywateli, czyli te atrybuty, które zostały w czasach rządów Donalda Tuska, je wykopacz, odstawione do lamusa na rzecz uniwersalizmu europejskiego i takiej nieodpowiedzialności państwa za los swoich obywateli. Moim zdaniem tym ważnym elementem tej kampanii, tego głosowania, będzie pozycja trzeciej drogi, tego konglomeratu dwóch dziwnych elektoratów nieprzystających do siebie. Na razie mamy do czynienia z porozumieniem liderów gremiów kierowniczych obu tych partii, PSL-u i ugrupowania pana Hołowni. Oni reprezentują wspólny interes polityczny polegający na wejściu do parlamentu, ale całkowicie rozbieżne emocje panują w obu elektoratach. Mam takie przeświadczenie, że może ten wehikuł wyborczy spotkać ten sam los, co porozumienie SLD, Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Palikotem. A jeżeli by się to wydarzyło, co wydaje mi się bardzo prawdopodobne, bo dezorientacja obu tych elektoratów będzie duża, bo kakofonia wartości rekomendowanych przez oba te ugrupowania będzie zaburzała percepcję, to wtedy może dojść do sytuacji, w której 37-38% głosów dla Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy pozwoli dość suwerennie kształtować przyszłą koalicję. Pani Agnieszko, jak pytania referendalne pani zdaniem wpłyną na tegoroczne wybory? No już widzimy, że na pewno wpłyną na tegoroczne wybory. Po pierwsze, zapanowała wielka panika w szeregach opozycji, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił konsultować z Polakami właśnie cztery bardzo ważne pytania. I sam fakt, że opozycja nawołuje do bojkotu referendum, gdzie jeszcze niedawno, w 2015 roku, ci sami ludzie, te same partie polityczne przekonywały Polaków, że referendum jest najwyższą formą demokracji, że to jest po prostu żenujący spektakl, który obserwujemy, i tak naprawdę pokazuje ten spektakl, że zarówno idea referendum jest słuszna, jak i postawione pytania są bardzo słuszne. Oczywiście w przestrzeni publicznej pojawiają się też uwagi, że powinny być też inne pytania. Na różnych forach czytam na przykład, że niektórzy się domagają, aby były pytania w sprawie Fit for 55 i ewentualnie pytania w sprawie, nie wiem, LGBT. No ale akurat pytania, które zostały zadane i postawione, związane bezpośrednio w dużym stopniu z bezpieczeństwem Polski, są bardzo ważne. I uważam, że każdy Polak, każda Polka ma prawo się wypowiedzieć w tych właśnie czterech kluczowych kwestiach. Zarówno w kwestii muru na granicy białoruskiej z Białorusią, jak i w kwestii oczywiście relokacji imigrantów. To jest bardzo ważna kwestia w dzisiejszych czasach i powinni ludzie móc samostanowić o tym, jak to
będzie rozwiązane. Panie Marku, dlaczego część partii opozycyjnych, w tym Lewica, namawia do bojkotu referendum, w którym są, tak jak już słusznie zauważyła pani Agnieszka, pytania tak ważne o bezpieczeństwo Polek i Polaków? No te pytania wyznaczają tak naprawdę ramy debaty wyborczej i one dotyczą istotnych zagadnień, współcześnie istotnych zagadnień, zarówno w wymiarze polityki krajowej, polityki społecznej, polityki gospodarczej, jak i bezpieczeństwa państwa. No, trzy pierwsze pytania wydają mi się fundamentem tej debaty. Co do czwartego, mam wrażenie, że ono jest w jakiejś mierze refleksem wcześniejszego pytania o kwestie migracyjne. Być może warto byłoby pomyśleć o pytaniu, które będzie konstytuować nasze miejsce w Unii Europejskiej, czyli prawo weta. Czy Polacy są za tym, żeby władze polskie były związane prawem weta, utrzymaniem prawa weta w sprawach unijnych. Kto wie, jak dyskusja się jeszcze w parlamencie w tej sprawie potoczy. Czy partie, no partie opozycyjne mają pewien problem, dlatego że pytania jako zaproszenie do dyskusji wykroczyły, czy też przeniosły debatę na pułap merytoryczny, a przecież główny speaker opozycji, powiedzmy sobie żartem, pozaparlamentarny przywódca opozycji parlamentarnej, gustuje głównie w epitetach, w żartach, w gałganieniu opinii publicznej. I rzeczywiście trudno na tym poziomie z nimi polemizować, tak jak tej ekipie trudno polemizować z Zjednoczoną Prawicą na gruncie rzeczywistych interesów polskiego społeczeństwa i polskiego państwa. Stąd ucieczka. Właśnie. Stąd próba dezawuowania referendum, które jest instytucją konstytucyjną. Jeżeli 50% obywateli weźmie w nim udział, to wynik będzie wiążący, nawet gdyby, co nie daj Boże, Donald Tusk musiał zdjąć trampki i wrócić do parlamentu, męcząc się dalej. O referendum będziemy rozmawiali w naszej kolejnej dyskusji. W jednym z wywiadów, między innymi udzielonym tygodnikowi Sieci, prezydent Andrzej Duda wypowiedział się w taki sposób: kampania powinna być merytoryczna, a nie emocjonalna, i wskazuje, że Polacy są mądrym narodem i wybiorą swoich przywódców na podstawie dokonań i zrealizowanych obietnic. Pani Agnieszko, czy rzeczywiście Polacy wybiorą mądrze? Znaczy, bardzo byśmy sobie tego oczywiście wszyscy życzyli, żeby Polacy wybrali mądrze. Niestety obawiam się, że pan prezydent może się tutaj w tej sprawie mylić i że ta kampania z wielu względów nie będzie merytoryczna. Chociażby dlatego, że trudno jest rozmawiać merytorycznie w sytuacji, w której jedno ugrupowanie, w tym wypadku Zjednoczona Prawica, ma dość kompleksowy program, znany Polakom, przedstawiany, przypominany i również może się wykazać realizacją wcześniej zapowiadanego programu, tego, który zapowiadała w poprzednich wyborach. A z drugiej strony mamy do czynienia właściwie z wielkim oszustwem politycznym, no bo przystępowanie ugrupowania politycznego typu Platforma Obywatelska do kolejnych wyborów w dalszym ciągu bez programu, jakieś traktowanie wyborców jak idiotów, tłumaczenie im, że program przedstawią po wyborach, bo już wtedy nie będą się bali, że ktoś im ten program zawłaszczy, to są po prostu jakieś absurdy. I z tego chociażby względu trudno będzie o stricte merytoryczną debatę, bo nawet jeżeli część kandydatów będzie przedstawiała dokonania i będzie dyskutowała merytorycznie, to tej drugiej części pozostaje wyłącznie po prostu gra na emocjach. To jest zresztą to, co w tej chwili realizuje Donald Tusk. Tak, i tu, pani Agnieszko, musimy postawić przecinek. Za chwilę spotykamy się z moimi i z państwa gośćmi w kolejnej rozmowie. Serdecznie państwa zapraszam.